Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sherry i dziś zagramy sobie w Urbex. Ogółem jestem fanem Urbexów, nieraz chodziłem po jakichś opuszczonych miejscach z znajomymi, którzy też podzielają to zainteresowanie. A dziś, skoro jest kwarantanna, jest czas na to, żeby trochę w straszniejszy sposób ugryźć tego Urbexu. No dobra, nie przedłużając, zapraszam na Szkarika. Także w grze jest bardzo ciemno, nie mogę biegać. Wygląda to naprawdę ładnie, więc wydaje mi się, że to też jest straszne, ponieważ nie dość, że jest straszne, to jeszcze jest ładne, więc potwory też tu mogą być ładne, straszne i w ogóle realistyczne. I czuję, że to może nie być najlepszy pomysł i potrzebne mi będą nowe gacie. God damn, to było tylko pukanie, a ja już normalnie padaczki dostaję. Znalazłem klucz. Nie mogę biegać, to jest najgorsze. To jest najgorsze, że nie mogę biegać. Dobra. Tu nic nie ma. Na razie jeszcze nic na mnie nie wyskoczyło. Nie ma tragedii. Powiem wam. Nie wiem, czy chcę tam wchodzić, ale dobra, idę. Idę i... I co? I właśnie, i co? Jest szafka. Są kable. I ta szafka nie wróży dobrze. Nie mogę jej otworzyć. I... Po co żem tu wlazł? Jak tu nic nie ma? Nie mogę kucać. Nic tu nie ma. Ta szafka się wyróżnia, no ale nijak nie chce się otworzyć. Zabieram ten klucz. Nie mogę go zabrać. Okej. Myślałem, że podnosi się A, E albo F. Podnosi się natomiast w klawiaturę. Przyciskiem myszy. I brakujący element właśnie idę umieścić. To jest generator. To nie jest szafka, to jest generator. Potrzebuję światła. Okej. I otworzyło nam się pewne przejście. Tam chyba nie doładowała się jakaś tekstura. Z tego co widzę, tam jest miasto. A, że jesteśmy wysoko. Chyba, nie wiem. Nie wiem, czy chcę tu wchodzić. Ale też zbytniego wyboru nie mam. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Nie chciałbym tu wracać, jak mnie coś będzie goniło. Dlatego się rozglądam, czy niczego nie zostawiłem. Nawet tam nie sprawdzam, co się wydarzyło. Kurde, nie mam czegoś. Będę musiał wrócić. Ja tam nie chcę wracać. Dlaczego? Dlaczego? Tu nic nie ma. Czy tam się wcześniej nie paliło światło? Te kroki, one są takie monotonne, takie budujące napięcie, nie wiem jak to nazwać. (Śmiech)
Dobra. To coś zerkało w moją stronę. To jest chyba wersja gry. Tak coś czuję. Na szczęście tego już tu nie ma. Ale aż mi normalnie się ciepło zrobiło, nie? To tak patrzy i tak spokojnie. Nie śpieszę się i tak cię dorwę. To takie jak w Dead by Daylight. Takie cieszenie się zabójcy. Takie... I tak mi nie uciekniesz. Okej. To już wiem, co tak hałasowało. Odpaliłem jakiś skrypt. Na ban. To nie było straszne. Zostań na miejscu i się nie ruszaj. Ich tu nie było. Siedź. Stój. To mnie zaatakuje. Nie patrzę się. Nie, dobra, nie zaatakowało. No ale tobie to już na pewno nie zaufam. Wychodzę stąd. Otwieraj. Zamknij, proszę. Wow. No tak. To jeszcze nie koniec. To nie mogła być taka krótka gierka, prawda? A jednak? Uciekaj! Wiej! Ała! To był twardy manekin. Inny by się połamał, ale nie. Ten po prostu przebił go na wylot. Aż mnie zatkało. End. The end, na szczęście. Ta gra nie mogła być dłuższa, bo jakby była dłuższa, to Sherry by miał zawał i więcej by nie było żadnego filmu na kanale. Ej, dobra, end i co? I tyle. Powiedzcie, że się nic więcej nie odpali. No dobra, w oczekiwaniu mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę oraz komentarz, co sądzicie i do jakiej kategorii zaliczacie tego szkerika, ponieważ... Tutaj naprawdę klimat był fajny, nie ma co mówić, naprawdę był spoko. Nie spodziewałem się tego, co było i dobrze, gra była ładnie wykonana, więc no klimat robił się sam. Do zobaczenia w następnym szkeriku, trzymajcie się, wiśnia.